Oszczędzanie jest priorytetem na całym świecie. Dzisiaj przedstawię Wam historię Marysi oraz jej córeczki Julii, które wybrały się na zakupy do sklepu. Wyniknęła z tego bardzo ciekawa sytuacja, która powinna Was dużo nauczyć. Zapraszam do oglądania. Mamo, wiesz, co się działo dzisiaj w szkole? Zuzia, najlepsza uczennica w klasie, dostała jedynkę z matmy. Czy sobie to wyobrażasz? Naprawdę? Zawsze miała same piątki i szóstki. O, chodźmy do sklepu. Też musisz się wziąć za naukę. Chodźmy do sklepu. No niech ci będzie. O, mama, ale to są fajne soczki. O, kola, mamo, kup mi kolę. Weź przestań, to jest niezdrowe. No ale ja chcę. Patrz, nie. To godzinę kody kosztuje. Za drogo, chodź, zobaczymy za czymś innym. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbyśmy się zapytać, co by pan polecał? Polecam pójść na dział wyprzedaży, który stoi za paniami. Jest tam dobre, świeże dań, różne rzeczy. Zobacz, jak to jest tanio. Możesz sobie wybrać, co chcesz. O, dziękuję. To ja może wezmę ten soczek. I może... Może to ciasto. I to chyba wszystko. Dobrze. No to chodźmy do kasy. Dzień dobry. Daj teraz panu do zapłacenia. Czy oprócz tego soczku jabłkowego i ciasta śmietankowego będzie coś jeszcze? Wszystko. Dobrze, to będzie 9 zł. Mhm. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Widzisz, mogłaś mieć samą kolę, a za tą samą cenę masz dwie fajne rzeczy. Faktycznie, mamo, miałaś rację. Jesteś najlepsza.